Dzień dobry. Zwykle, kiedy zadaję pytanie pod odcinkiem, bądź na przykład podczas live'a na moim Instagramie, o czym chcecie kolejne odcinki, to od razu pojawia się bardzo podobna seria pytań. Co sądzisz o transferze Neymara do Barcelony bądź Realu? Co sądzisz o przeprowadzce Kyliana Mbappé na Santiago Bernabeu? Co sądzisz o przyjściu Lautaro Martineza do Barcelony, Erlinga Haalanda do Realu Madryt i tak dalej, i tak dalej. To, co kibiców interesuje najbardziej zdecydowanie, to oczywiście plotki transferowe, spekulacje i takie zapowiedzi najbliższych sag transferowych, więc postanowiłem w tym odcinku nagrać właśnie coś w tym stylu, to znaczy co nas czeka, jeśli chodzi o transfery, bądź takie właśnie telenowele transferowe w najbliższych miesiącach, w najbliższych okienkach. Pobawmy się w takim razie we wróżenie. Ostatnio Quique Setién został zapytany przez jednego z dziennikarzy w wywiadzie dla hiszpańskiego radia dość żartobliwie, czy liczy na Messiego pod kątem przyszłego sezonu. Setién odparł, śmiejąc się oczywiście, to był żart, natomiast wiele mówiący o Barcelonie, zobaczymy, czy Messi liczy na mnie. W każdym razie chwilę później Setién dodał, że Barcelona postara się stworzyć ten projekt Oganador, czyli ten projekt zwycięski, który skusi Leo Messiego do pozostania na Camp Nou na kolejne sezony. Na czym ma polegać projekt zwycięski, projekt prowadzący Barcelonę do kolejnych wygranych i do trofeów? No właśnie, między innymi na ściągnięciu jego przyjaciela i piłkarza, z którym tak fenomenalnie dogadywał się na boisku. Czy Neymar wróci do Barcelony? Ten temat jest odgrzewany praktycznie od kiedy w zasadzie Brazylijczyk odszedł do PSG, co tydzień pojawia się informacja o tym, że w sumie najchętniej to by wrócił czym prędzej do Katalonii. Czy jest to realne? Wydaje mi się, że nie. To znaczy, trudno mi sobie wyobrazić, żeby Josep Maria Bartomeu na koniec swojej kadencji tak walnął pięścią w stół i sprowadził Neymara, skoro nie dokonał tego w ostatnim oknie transferowym, a chciał za wszelką cenę usilnie pokazać Leo Messiemu, że on i m.in. Erik Abidal starają się o ściągnięcie Neymara, żeby Leo przynajmniej miał taką czystą głowę. No dobra, przynajmniej o niego walczą. Dobre i to. Natomiast wydaje mi się, że oczywiście Josep Maria Bartomeu nie będzie prezesem Barcelony po kolejnych wyborach. Jest spora szansa, że wygra Victor Font albo Joan Laporta, który teraz się zgłosił. I wydaje mi się, że głównym zadaniem kolejnego kandydata na stanowisko prezesa Barcelony będzie poniekąd wyczyszczenie finansów Barsy. To znaczy Barsa teraz w obliczu pandemii znalazła się w bardzo trudnej sytuacji i myślę, że transfery będą tym punktem drugim. To nie będą takie czasy jak kilkanaście lat temu, kiedy kandydaci o stanowisko prezesa Barcelony zapowiadali: ja ściągnę Ronaldinho, ja ściągnę Davida Beckhama, i toczyły się właśnie takie targi. Wydaje mi się, że teraz kluczowe będzie właśnie doprowadzenie do takiej stabilnej sytuacji finansowej i w obrębie właśnie tego określenia trudno mi sobie wyobrazić ściągnięcie Neymara, to po pierwsze, a po drugie nie do końca wyobrażam sobie, w jakiej konfiguracji władze PSG, pan Al-Khelaifi, mieliby wyrazić zgodę na odejście Brazylijczyka do Barcelony. Wydaje mi się, że byłby to policzek, byłoby to przyznanie się do błędu, byłoby to wysłanie takiej wiadomości do całego świata: słuchajcie, wyłożyliśmy 222 bańki na jednego gościa i on się nie sprawdził, a teraz go oddajemy też za wielką kasę. No właśnie, czy Barca tę kasę będzie miała? To jest osobna kwestia. Sądzę, że tak, Barcelona po pierwsze potrzebuje wzmocnień na innych pozycjach, to znaczy napastnika, na tej pozycji też, natomiast wydaje mi się, że pozycja numer 9 jest bardziej paląca. I trudno mi sobie wyobrazić, żeby Neymar wrócił na Camp Nou. Sądzę, że prędzej będzie, mówiąc kolokwialnie, grany temat jakiegoś klubu z Premier League, może Juventusu, właśnie czegoś w tym stylu, już prędzej chyba nawet Realu Madryt, choć Real akurat na tę pozycję ma Edena Hazarda. A takim wyjściem, które mogłaby teoretycznie, tutaj naprawdę czysto teoretyzuję, wykorzystać Barcelona, byłaby wymiana z jakimiś tam dopłaceniami za poszczególnych piłkarzy, to znaczy oddanie Ousmane Dembele do Paryża. Jako że PSG prawdopodobnie za jakiś czas traci Kyliana Mbappé, to znów będzie chciało sprowadzić takiego zawodnika flagowego, takiego niosącego sztandar właśnie tego klubu, a jeśli przy okazji będzie to Francuz, to myślę, że doda to dodatkowej wartości właśnie PSG, więc myślę, że to jest jedyna opcja, tak mi się przynajmniej wydaje, w moim odczuciu tak to wygląda, z której Barcelona mogłaby skorzystać, zabiegając o powrót Neymara na Camp Nou, to znaczy wykorzystać Ousmane Dembele, a być może przy okazji dorzucić jeszcze jakiegoś kolejnego piłkarza, co przy okazji takiego zawodnika zrzuciłoby z listy płac. Natomiast fakty są takie, że piłkarzom Barcelony zależy na powrocie Neymara nieprawdopodobnie, bo jest to sytuacja bez precedensu absolutnie, żeby sami zawodnicy proponowali władzom klubu, że oni zgodzą się na przykład na przesunięcie swoich wypłat, żeby wszystko zgadzało się w obrębie financial fair play i żeby później taki bardzo drogi, a także świetnie zarabiający zawodnik jak Neymar trafił do Barcelony, więc szanse na powrót oceniam bardzo, bardzo słabo. Wydaje mi się, że Neymar trafi
prędzej czy później, raczej później, po prostu do innego klubu. PSG czeka rewolucja, kilku ważnych piłkarzy odejdzie, Edinson Cavani, Thiago Silva, być może z tymi zawodnikami będziemy musieli się żegnać, jeśli chodzi o ich istnienie w futbolu europejskim, natomiast Kylian Mbappé też raczej będzie nalegał na odejście z PSG i myślę, że nastąpi to za rok, kiedy Mbappé pozostanie jeszcze rok do końca kontraktu i kiedy będzie można tego piłkarza ściągnąć za, powiedzmy, w miarę rozsądną cenę. Jaka to będzie kwota? Trudno w tym momencie powiedzieć, ponieważ odpowiedź da po prostu pandemia i ta ekonomia właśnie post pandemia. Natomiast Kylian Mbappé dwukrotnie odrzucał już możliwość przedłużenia kontraktu z PSG, co stanowi bardzo wyraźny sygnał, a oprócz tego wysyłał takie sygnały gdzieś między wierszami, że PSG jest dla niego takim klubem przejściowym, absolutnie nie docelowym i że raczej chyba nie chce spędzić tam całej kariery. Taki przynajmniej był wydźwięk tych słów Kyliana Mbappé. I sądzę, że też ta polityka Realu Madryt w ostatnich latach, czyli niewydawanie jakichś bajońskich kwot na zawodników w stylu Coutinho, Dembele po 100-kilkadziesiąt milionów euro na piłkarza, nie ściągnięcie Paula Pogby czy Harry'ego Kane'a, też koniec końców do czegoś prowadzi. Do czego? Wydaje mi się, że w końcu nadejdzie takie okienko, kiedy Florentino Perez po tych okresach przejściowych też właśnie wyśle taki sygnał do całego świata: słuchajcie, my tutaj wracamy i może nie będziemy tutaj konstruować na nowo epoki Galacticos, nie będziemy ściągać Figo, Zidana, Ronaldo i kolejnych tego typu zawodników raz za razem, natomiast jedną taką absolutną perełkę jak Kylian Mbappé możemy tutaj sprowadzić i sądzę, że wszystkie drogi Kyliana Mbappé absolutnie prowadzą do Madrytu i uważam, że taki transfer jest wielce prawdopodobny. Nawet byłbym w stanie się założyć, że taki transfer dojdzie kiedyś do skutku. I od razu pojawia się pytanie o chłopaka, który ostatnio regularnie lądował na okładkach madryckiej i generalnie hiszpańskiej prasy, czyli Erlinga Haalanda, który będzie do wyjęcia prawdopodobnie za ponad 70 milionów euro, co wynika z klauzuli. Natomiast ja odnoszę takie wrażenie, że Haalandowi nie pali się do tego transferu aż tak jak dziennikarzom w Hiszpanii, którzy muszą o czymś pisać, muszą wypełniać te gazety, które mają po minimum kilkadziesiąt stron. I po prostu plotki transferowe świetnie się klikają. Ja odnoszę wrażenie, patrząc na karierę Erlinga Haalanda i patrząc na słowa tego piłkarza, który kiedyś stwierdził, że najważniejsze, żeby nie przeszacować swoich możliwości. Wydaje mi się, że to jest chłopak, który prowadzi swoją karierę krok po kroku. Salzburg, Borussia Dortmund, później ewentualnie Real Madryt, ale nie od razu. Nie po połowie sezonu w Borussii Dortmund. Nie chce mi się wierzyć, żeby Norweg tak szybko podjął taką decyzję o odejściu z Borussii Dortmund. Oczywiście o to odejście będzie o tyle łatwiej, że Hans-Joachim Watzke i Florentino Perez mają bardzo pozytywne relacje i kiedy mówiło się o odejściu Pierre-Emerica Aubameyanga właśnie z Signal Iduna Park, pierwszeństwo, priorytet miał Real Madryt. Aubameyangowi też oczywiście na takim transferze zależało, więc wydaje mi się, że pod tym kątem byłoby łatwiej, natomiast jeszcze nie teraz. Sądzę, że Real tego klasowego środkowego napastnika, bo Mbappé widzę po prawej stronie, po lewej Hazarda, plus wchodzących Viniciusa, Rodrigo, zobaczymy jak będzie z Marco Asensio, Real po napastnika też sięgnie najwcześniej za rok. Mówię o takiej klasowej, topowej dziewiątce, nie o piłkarzu do rywalizacji, jak na przykład Luka Jowicz, tylko właśnie o Erlingu Haalandzie. Natomiast mam jedną wątpliwość wynikającą z gry Haalanda. To jest oczywiście robot, to jest maszyna zaprogramowana na zdobywanie bramek, natomiast zastanawiam się, czy Real Madryt, mając dwa takie wiatraki na skrzydłach, jak Eden Hazard i Kylian Mbappé, docelowo oczywiście, teraz to jest football fiction, nie będzie chciał ściągnąć napastnika, który potrafi rozegrać, który potrafi się cofnąć, który potrafi zejść bliżej skrzydła, zrobić miejsce samemu skrzydłowemu, żeby ten finalizował akcję. Czy Real nie będzie szukał prototypu Karima Benzemy wśród tych młodych zawodników, tak jak Barcelona walczy o Lautaro Martineza, o którym wspomnę za moment. Takich piłkarzy na rynku jest bardzo niewiele, właśnie takich dziewiątek, które Hiszpanie określają jako 9,5 czy coś w tym stylu, takich powiedzmy rozgrywających, przebierających się za napastnika, naprawdę trudno o takich piłkarzy na rynku. Może w taką rolę mógłby wejść Harry Kane, natomiast sądzę, że on po prostu może być za drogi i wydaje mi się, że jeśli już Real miałby ściągnąć Kyliana Mbappé, który w moim odczuciu pozostaje celem absolutnie numer jeden, to zwyczajnie może zabraknąć pieniędzy, albo Florentino Perez rozsądnie dojdzie do wniosku, że jeśli wydam olbrzymią kwotę na Mbappé, no to nie mogę wydawać równie olbrzymiej kwoty na Harry'ego Kane'a, no bo to już jednak byłaby przesada. W moim odczuciu takim piłkarzem, który teoretycznie świetnie do takiej gry pasował, jest Roberto Firmino, ale tak nie do końca widzę możliwość przyjścia Brazylijczyka do Realu Madryt.
Paul Pogba, myślę, że nadchodzi tutaj taki okres, w którym sam Francuz będzie bardzo mocno nalegał na odejście z Manchesteru United. Myślę, że będzie bardzo naciskał właśnie na transfer do Realu Madryt, bo doskonale zdaje sobie sprawę, że Zinedine Zidane jest wielkim zwolennikiem jego umiejętności i że między innymi z tego powodu zrezygnował z transferu Donego van de Beek'a, który też po tym sezonie musi opuścić Ajax, no umówmy się. Też zdaje sobie sprawę Paul Pogba, że ostatnio w Manchesterze United tą sztandarową postacią, także ze względu na kontuzję Francuza, stał się Bruno Fernandes, a Pogba jest piłkarzem, który gdziekolwiek trafi, nie zaakceptuje roli drugoplanowej. Mało tego, w moim odczuciu nie zaakceptuje nawet roli jednego z dwóch liderów zespołu. To znaczy on ma stać się od razu wielką gwiazdą. Czy Real Madrid będzie chciał ściągnąć teraz już Paula Pogbę? Wydaje mi się, że ten transfer nie byłby najgorszy, natomiast w pewien sposób mógłby ograniczyć rozwój, jak już kiedyś wspominałem, Fede Valverde bądź Martina Odegaarda. Uważam, że jeśli Pogba trafiłby już teraz do Realu Madryt, to Martin Odegaard zostanie w Realu Sociedad na kolejny sezon. Później powolutku Real będzie żegnał się z Luką Modriczem, co nastąpi prędzej niż później. I z Tonim Krosem, któremu no nie wiadomo do końca ile lat pozostało, natomiast sam Kros nie chce być piłkarzem długowiecznym, absolutnie nie chce grać do 40, więc transfer Paula Pogby do Realu Madryt jestem sobie w stanie wyobrazić, natomiast patrząc na rozwój Fede Valverde i tę szybkość, z jaką pokonuje kolejne szczeble Urugwajczyk, to jeszcze nie jest poziom Pogby, ale może być, staje się zasadne takie pytanie, czy Pogba jest piłkarzem nieodzownym. Nieodzownym moim zdaniem nie, natomiast przydatnym dla Realu Madryt jak najbardziej tak. Transfer, który nastąpić musi, to Lautaro Martinez do Barcelony. I tutaj nie bazuję na doniesieniach hiszpańskich czy włoskich mediów, które informują o tym, że Argentyńczyk już przekazał władzom Interu informację, że on chce trafić do Barsy. Tylko po pierwsze, cena wydaje się być akceptowalna i że Barcelona po prostu wypruje się, wyrzuci poszczególnych piłkarzy, byle tylko znaleźć te 100 milionów z hakiem na Lautaro Martineza. To po pierwsze. Po drugie, Luis Suarez sam apeluje, sam zwraca uwagę. To jest bardzo wymowne, że Barsa potrzebuje sensownego napastnika na zmianę. Po trzecie, gdybyśmy mieli znaleźć taki prototyp właśnie kolejny Luisa Suareza, to znaczy poszukać napastników zbliżonych swoim stylem do Urugwajczyka, nie ma dzisiaj na rynku klasowego piłkarza bardziej zbliżonego do Luisa Suareza niż właśnie Lautaro Martinez, plus do tego dochodzi kwestia narodowości, to znaczy jeśli Lautaro Martinez dogadałby się na boisku w Barcelonie z Leo Messim, to sądzę, że mógłby nastąpić wreszcie taki długo, długo wyczekiwany przełom w reprezentacji Argentyny, to znaczy Leo wreszcie znalazłby takiego partnera i być może ta dwójka pociągnęłaby reprezentację Argentyny do jakichś sukcesów, przynajmniej w Copa America. Kiedyś tak swoją drogą mówiło się, że tym idealnym partnerem dla Leo Messiego w reprezentacji, takim człowiekiem, który sprawia, że Leo czuje się komfortowo na boisku, jest Fernando Gago. A jak się skończyło, no wszyscy doskonale wiemy. Natomiast Lautaro Martinez wydaje mi się, że jest napastnikiem z taką czutką, sprytem, inteligencją, świetnie poruszającym się właśnie w okolicach pola karnego, czującym ten moment, kiedy zaatakować piłkę. Też w Barcelonie napastnik odpowiada no oczywiście nie tylko za zdobywanie bramek, ale też za poruszanie się, za wyciąganie obrońców, za robienie miejsca innym piłkarzom. Tutaj wymaga się piłkarzy o naprawdę takim bardzo wysokim piłkarskim IQ, które Luis Suarez niewątpliwie posiada. Nie mam tutaj na myśli oczywiście wszystkich wyskoków związanych z gryzieniem. Chodzi mi o to czucie poszczególnych przestrzeni. Pod tym względem El Pistolero jest absolutnym mistrzem i wydaje mi się, że Lautaro może kiedyś taki poziom osiągnąć. Dlatego uważam, że Barcelona powinna zrobić absolutnie wszystko, żeby sprowadzić Argentyńczyka na Camp Nou. Jeśli miałoby się to faktycznie wiązać na przykład z oddaniem Antoana Griezmana do Interu w ramach takiej częściowej wymiany, uważam, że Barsa powinna tak postąpić, ponieważ Antoine Griezmann tak naprawdę w dalszym ciągu aklimatyzuje się na Camp Nou, cały czas poznaje ruchy kolegów, świetnie pracuje dla drużyny, daje z siebie wszystko, oczywiście tak jak nauczył go Diego Simeone, haruje w destrukcji, pracuje praktycznie na całym boisku, natomiast koniec końców nie jest to gra taka stricte barcelońska i ja w zasadzie już na samym początku, kiedy Antoine Griezmann podpisał kontrakt z Barceloną, wyrażałem taką nadzieję, że jeśli pojawią się jakieś problemy u Luisa Suareza, a one były nieuniknione, umówmy się, to Antoine Griezmann będzie w stanie przemodelować się na boisku i wcielić się w rolę napastnika, założyć koszulkę z nazwiskiem Suarez i zacząć grać jak środkowy napastnik, a nie właśnie taki ofensywny pomocnik ze swobodą a la Leo Messi czy Paulo Dybala, który tak swoją drogą moim zdaniem pasowałby do Atletico w miejsce Griezmana dużo bardziej niż João Félix.
Tak się nie stało. Griezmann, odnoszę wrażenie, że często miota się na boisku, że nie do końca czuje tę grę, więc pytanie, jak długa będzie cierpliwość władz Barcelony w stosunku do tego piłkarza i czy nie będzie, powiedzmy, podobnie jak w kontekście Filipe Coutinho, który no dość szybko jednak został oddany do Bayernu, a teraz wróci na Camp Nou i będzie miał okazję pokazać się Quique Setienowi, o czym zresztą sam trener Barcelony ostatnio powiedział, więc Barca pewnie będzie starała się w taki sposób działać, że jeśli będzie ściągała jakieś gwiazdy a la Lautaro, to w ramach wymiany albo części właśnie takiej wymiany postara się skorzystać ze swoich aktualnych zawodników. I takimi piłkarzami mogą być Coutinho, może być Arturo Vidal, może być właśnie nawet niezwykle drogi, no ale jednak nie do końca sprawdzający się w Barcelonie, choć świetny, w moim odczuciu jeden z najlepszych takich team playerów na świecie, Antoine Griezmann, ale także Ivan Rakitic, który ostatnio wysłał taki czytelny sygnał, że nie ma zamiaru być workiem ziemniaków, który ktoś będzie przerzucał między jakimiś klubami, a tak to jednak będzie wyglądało, że jeśli Josep Maria Bartomeu planuje teraz sprowadzić jakąś mega gwiazdę, to prawdopodobnie negocjacje będą zaczynały się w taki sposób. Słuchajcie, płacimy tyle i tyle, niską kwotę, ale dorzucamy wam Rakitica. Inny klub, możemy zapłacić tyle, ale weźcie jeszcze tego Rakitica. W ten sposób Barca może zapłacić mniej za wielką gwiazdę, a przy okazji zrzucić tego nieźle zarabiającego Rakitica z listy płac, który staje się taką kulą u nogi, poniekąd być może będąc niesprawiedliwie nawet traktowanym w Barcelonie, ponieważ Rakitic zawsze dawał z siebie wszystko dla tego klubu, zostawił bardzo dużo w Barcelonie, trofeów między innymi, ale także świetną grę i wydaje mi się, że to jest piłkarz doceniany przede wszystkim bardziej nawet przez trenerów, zapytajcie Ernesto Valverde, już nawet nie José Mourinho. I uważam, że gdyby teraz Ivan Rakitic miał zmienić klub, on oczywiście flirtuje teraz z Sevillą, Sevilla oczywiście woli piłkarzy generalnie młodszych, takich, na których można docelowo jeszcze zarobić, natomiast Rakitic zna ten klub. Sevilla ostatnio ściągnęła piłkarza starszego nawet o rok, czyli Fernando, więc myślę, że mogłaby w jakiś sposób naruszyć tę swoją politykę po raz kolejny, te swoje zasady i ściągnąć Ivana Rakitica, natomiast moim zdaniem Ivan Rakitic teraz najbardziej pasowałby do Atletico. To jest zawodnik, który z pewnością dogadałby się z Diego Simeone, jeśli chodzi o sposób pracy. Wytrzymałby reżim, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne w Atletico. Sami doskonale wiecie, że to jest facet, który potrafi natrzaskać po 60 meczów na sezon. Pamiętacie, co działo się po Mistrzostwach Świata? A oprócz tego niewykluczone, że z Atletico pożegna się Thomas Partey, który od dłuższego czasu dawał do zrozumienia, że może poszukać innego środowiska, a o tego piłkarza, jeszcze zanim wskoczył na ten praktycznie najwyższy poziom, jeśli chodzi o środkowych pomocników, pytały kluby Premier League. To znaczy, można mieć wrażenie, że Thomas Partey w Anglii jest piłkarzem niezwykle cenionym. Tam docenia się właśnie to jego przygotowanie fizyczne, tę wszechstronność w roli środkowego pomocnika, natomiast ja szczerze mówiąc chciałbym, żeby Gańczyk pozostał na Estadio Wanda Metropolitano, ponieważ mamy tutaj tak przykład zawodnika, który z sezonu na sezon staje się coraz lepszy, coraz bardziej wszechstronny i tak jak wspomniałem, ostatnio więcej mówiło się o Marcosie Llorente z wiadomych przyczyn, natomiast Thomas Partey troszkę nieoczekiwanie stał się jednym z najlepszych środkowych pomocników na świecie w Atletico. Jeszcze jest nierówny, jeszcze zdarzają mu się obniżki formy, natomiast mówimy o zawodniku naprawdę znakomitym na tej pozycji. No i kolejnym środkowym pomocnikiem o wielkim potencjale, znacznie młodszym niż Thomas, który może zmienić klub w tym oknie, aczkolwiek uważam, że zmieni klub w kolejnym, czyli w 2021 roku, będzie Kai Havertz. Ciekawostka związana z Havertzem jest taka, że możemy odnieść się do słów Fernando Carro, czyli jednej z osób zarządzających Bayer Leverkusen, który powiedział, że oczywiście ceny piłkarzy zmienią się po pandemii, natomiast generalnie te zmiany, te fluktuacje nie będą dotyczyły takich wielkich perełek, wielkich talentów właśnie jak Kai Havertz. To znaczy, jeśli Havertz teraz może być wyceniany przez topowe kluby na 100 czy tam 100 kilkadziesiąt milionów euro, to nie oznacza, że po pandemii nagle ta cena spadnie do 50 czy 60 milionów. Co to, to nie. Więc Bayer Leverkusen, jeśli sprzeda Kaja Havertza, to za wielkie pieniądze. Hansi Flick, czyli trener Bayernu Monachium, podobno poprosił władze m.in. Olivera Kahna o 4-5 transferów i to mogłoby odnosić się m.in. do Kaja Havertza, który zna rynek, więc tutaj ta aklimatyzacja pewnie byłaby zdecydowanie lżejsza, natomiast ja sądzę, że Bayern powalczy o Havertza za rok, jeszcze nie teraz, nie będzie się palił, żeby tego piłkarza już teraz sprowadzać, a że jeśli teraz Bayern będzie chciał jakoś poszerzyć swoją kadrę, to prędzej zwróci się po Ashrafa Hakimiego, który wprost powiedział w jednym z wywiadów, że decyzja, którą podejmie w najbliższym oknie transferowym, to będzie wielki krok w jego karierze. To sugeruje nam zmianę otoczenia, czyli być może niekoniecznie powrót do Realu Madryt.
Nie zdziwię się, jeśli zakończy się to tak, że Hakimi wróci do Realu na okres przygotowawczy, tam przekona się, że w dalszym ciągu jedynką na pozycji prawego obrońcy pozostaje Dani Carvajal, na lewej jest Ferland Mendy, Marcelo i tu w zasadzie ta hierarchia pozostanie bez zmian, a jeszcze wróci Sergio Reguilon, który kto wie, może też gdzieś podejmie się tego wyzwania i wypchnie Marcelo do jakiegoś innego klubu. Nie można całkowicie tego wykluczyć, choć nie do końca ja osobiście w to wierzę. Jeśli Zinedine Zidane wciąż będzie postrzegał Carvajala jako piłkarza lepszego niż Hakimi, a moim zdaniem jest to dyskusyjne, to Hakimi po prostu wybierze klub, w którym dostanie gwarancję grania. Oczywiście nie na papierze, ale po prostu takie poczucie, że będzie zawodnikiem bardzo ważnym. Jeśli Bayern będzie chciał na pozycji prawego obrońcy znaleźć piłkarza nieźle odwzorowującego to, co daje aktualny lewy defensor, czyli Alphonso Davies, to Hakimi jest piłkarzem, który tam pasuje świetnie. Najczęściej sprintujący zawodnik w Bundeslidze. Piłkarz nieprawdopodobnie przygotowany fizycznie, maszyna, świetny z piłką przy nodze, mogący obskoczyć kilka pozycji, bo zagra i na prawej obronie, i na lewej, i na prawym skrzydle, i na lewym. Taki piłkarz to po prostu jest skarb i ja uważam, że Zinedine Zidane powinien tego zawodnika ściągnąć, nawet kosztem tego, żeby na moment dać Carvajalowi do zrozumienia, że słuchaj, teraz to ty masz rywalizować, ponieważ wraca tutaj piłkarz przyszłościowy, no a jeśli nie, to Bayern wydaje się być absolutnie optymalnym kierunkiem dla Marokańczyka, a niekoniecznie dla Timo Wernera, czyli kolejnego gorącego nazwiska właśnie z tych najbliższych okienek transferowych. Werner w Lipsku osiągnął już swój sufit. Raczej nie ma sensu, żeby tam pozostał na kolejne sezony. Oczywiście perspektywa pracy z Julianem Nagelsmannem byłaby kusząca dla każdego piłkarza, natomiast Timo Werner już swoimi umiejętnościami przerósł ten klub, ten naprawdę świetny projekt z Lipska. Hansi Flick chciałby tego piłkarza w Bayernie, ponieważ przydałby mu się napastnik o innym profilu niż Robert Lewandowski, żeby móc sobie pozwolić na taką bardziej wszechstronną grę. To znaczy na jednego rywala możesz wystawić napastnika właśnie o charakterystyce Roberta Lewandowskiego, a na innego przeciwnika na przykład skorzystać z szybkości Timo Wernera. Jeśli chodzi o te potencjalne kierunki, na które Timo Werner może się zdecydować, to uważam, że gdyby Barcelonie nie wypalił Lautaro Martinez, warto pomyśleć o Timo Wernerze, który też troszkę wpisuje się w ten profil a la Luis Suarez, a jeśli nie, no to Liverpool. No, trudno wyobrazić sobie bardziej wymarzony kierunek, bardziej skrojony klub pod umiejętności, pod profil, pod te główne atuty Timo Wernera, zwłaszcza szybkość właśnie niż Liverpool. Ktoś oczywiście zapyta, no ale zaraz, jest Sadio Mane, jest Mo Salah, jest Roberto Firmino, po co to zmieniać? Tutaj przypomina mi się zawsze cytat z Johana Cruyffa, który powiedział, że nawet jeśli drużyna funkcjonuje perfekcyjnie, idealnie, to czasem warto ściągnąć kolejnego zawodnika, który w pewien sposób zaburzy ten porządek, zaburzy tę hierarchię i da sygnał takim zawodnikom, którzy tam pozostają, którzy mogą być już najedzeni poszczególnymi trofeami. Panowie, tutaj cały czas trwa rywalizacja, wy cały czas musicie się wysilać, więc myślę, że Jürgen Klopp też doskonale to widzi, a Timo Werner wcale nie musi być piłkarzem odstającym właśnie od tej trójki, jeśli jeszcze wskoczyłby na wyższy poziom w Liverpoolu, bo też otoczenie jest w stanie zawodnika dodatkowo podciągnąć. A sam Werner już jakiś czas temu wysyłał takie sygnały, takie, no, mówiąc w cudzysłowie, listy miłosne do Jürgena Kloppa, że jak najbardziej jemu ten styl odpowiada, więc wydaje mi się, że jeśli Bayern nie pali się do tego transferu, to Liverpool skwapliwie z tego skorzysta, a Bayern pewnie powalczy jeszcze o jakiegoś skrzydłowego. No i tu musi być po prostu Leroy Sané, bo to już jest też taka saga, która toczy się od tylu miesięcy, że w końcu ten Sané musi złożyć podpis pod kontraktem z Bayernem Monachium. Moim zdaniem jest to nieuniknione, chyba że dojdzie do kolejnej poważnej kontuzji, czego oczywiście zawodnikowi Manchesteru City nie można życzyć. Ostatnia postać z Bundesligi, Jadon Sancho. Do jakiego klubu pasuje? Uważam, że do każdego, że jest to zawodnik tak wyszkolony, tak świetny, już osiągający taki poziom, jeśli chodzi o liczby, bramki, asysty, driblingi, sprinty, wszystko, że tutaj nie ma sensu się zastanawiać, czy Jadon Sancho pasowałby do klubu grającego w ataku pozycyjnym, czy do kontry itd., itd. Obok Kyliana Mbappé jest to najlepszy młody piłkarz chyba w tym momencie na świecie i ja osobiście mam nadzieję, że Jadon Sancho nie wybierze klubu z Premier League, który nie ma gwarancji, że zagra w Lidze Mistrzów. Takie przebijanie się teraz w klubie walczącym powiedzmy Champions League, Liga Europy i tak balansującym powiedzmy na granicy top 4 raczej nie miałoby sensu. Wydaje mi się, że Jadon Sancho wskoczył na taką półkę w Borussii Dortmund, że teraz trzeba myśleć o najwyższych celach i gdyby na przykład Real Madryt czy Real powiedzmy nie potrzebuje, jeśli faktycznie przestawi wajchę w kierunku Kyliana Mbappé, to nie będzie potrzebował Jadona Sancho, natomiast gdyby Barca nagle zgłosiła się po Anglika, to uważam, że byłby to świetny ruch. I na pewno bardziej przyszłościowy
od Neymara. To by było tyle, jeśli chodzi o te najbliższe sagi transferowe. Podejrzewam, że skupimy się właśnie w dużej mierze na tych nazwiskach, o których wspomniałem. W komentarzach możecie pisać, gdzie wy widzicie tych piłkarzy, o których była tutaj mowa, albo ewentualnie na jakie sagi transferowe wy czekacie. To znaczy, jacy piłkarze będą najczęściej lądować właśnie na okładkach pod kątem zmiany klubu. Bardzo Wam dziękuję za uwagę tymczasem i życzę miłego dnia. Dziękuję za łapki w górę i za komentarze.